Siemano, mamy rano, 4 maja. Z rana jadę zobaczyć, jak wygląda rzepak do siebie na działeczkę. Pierwszy raz tą odmianę mam, także zobaczymy, jak wygląda i jak sobie radzi na lepszej ziemi, jak i na gorszej. Ogólnie, co mogę powiedzieć, jest tak, że niby na termometrach jest ciepło, bo aktualnie jest 11,5 stopnia, czyli noc można zaliczyć do ciepłych, ale jest taki powiew chłodnego wiatru z północy, z nadmorza idzie chłodny wiatr, a z południa czy tam ze wschodu, w zależności jak te masy się stykają, idzie ciepłe powietrze i to wszystko się styka, niby jest ciepło, ale ten wiaterek wieje i jest zimno. Jak jest ciepło i wieje wiatr, to jest zimno, nie? Także zobaczymy, jak wygląda rzepak, zaczyna kwitnąć, zabieg był wykonywany, ile już będzie? Tydzień temu chyba, tak? Jakoś tak. Zobaczymy, czy nie ma tego kochanego słodyżka. Także wychodzimy na poprzeczniak, bo już teraz w rzepaku się nie da iść w poprzek za bardzo, da się, ale będziemy cali żółci od tego pyłku kwiatowego. Są rzepaki, że już kwitną, inne dopiero zaczynają. Zobaczmy na obrzeżach. No jest słodyszek, no ale jeżeli on już jest na kwiatach, jak już kwitnie, to on już nie zjada pąków, tylko po prostu nam je po prostu zapyla już. Tutaj widać jakąś redukcję na górze pąków. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to od przymrozków, albo po prostu, nie wiem. Jest taki niektóry pokręcony, tak jakby przymrozek był, ale no jest zbyt ciepło. No ostatnie dni były jakieś przymrozki, więc trzeba będzie obserwować. No i będziemy zgłaszać na wiosenne przymrozki na pewno rzepaki. No ładnie wygląda, powiem wam, drodzy widzowie, tutaj ten rzepaczek. Był tak, o, zabieg na chowacza pierwszy, czyli takie te zero bez niczego, sam robak. I było, drodzy widzowie, robione te jedynka, teraz te dwójeczka. No i teraz te trójeczka będzie gdzieś za około, myślę, no 2 tygodnie, jak pierwsze płatki będą opadać. No i zobaczymy, jak to będzie i myślę, że w tym roku fajnie by było, jakbyśmy się zmieścili w tych 3 zabiegach, żeby już na Łuszczynę nie wjeżdżać. No ale to czas pokaże, bo jak zrobimy za 2 tygodnie, to rzepak będzie tak naprawdę no miesiąc czasu bez ochrony, tak? Tutaj widać jakieś choróbstwa. Ogólnie nie jest popękany. To prawdopodobnie będzie zaleta tego podzielonego boru, że nie w małej fazie dostał litr, tylko pół litra i potem znowu pół litra. Było to rozdzielone po prostu. A tu gdzie wchodzimy już w 5. klasę, no rzepak jest, obsada taka sama, ale widać, że jest niższy, nie jest tak potężny jak tam na dołku, gdzie jest 4. Widzicie takie skręcenia, to jest od przymrozków wszystko. To jest od przymrozków, na pewno. Także to, no będziemy obserwować. Zobaczcie, ile tu rozgałęźni ma jeszcze, on będzie kwit. Jeżeli popada, dzisiaj jest ogólnie, drodzy widzowie, czwartek. Jeżeli w sobotę popada, prognozują u nas od 10 nawet do 15 litrów. Jakby spadło chociaż te 7 litrów. Bo zobaczcie, ruszymy tu na ścieżce, nie? Jest wilgoć na piasku dalej. Czyli on ma wodę, jemu wody nie brakuje. Są no, bardzo duże rosy, zobaczcie jaka rosa jest, wszystko jest w wodzie. Tutaj zobaczcie, jest wilgoć. Dawno tak nie było, żeby o tej porze, jak rzepak wskakuje w kwitnienie, miał wilgoć. Zobaczymy, czy wyrwiemy jednego. Ale tu jest potężne rośliny, co mówię wam naprawdę. O, nie ma szans bez szpadla. Ma taki system korzeniowy, mimo że miał wodę, to on z jesieni wyprodukował takie potwory, że głowa mała. Czyli widzicie, wszystko zrobione w czas, zabiegi, siew, jedzenie i potem cała wiosna, znowu jedzenie i zabiegi. I jak są dogodne warunki, no to rzepak wygląda tak, a nie inaczej. No po prostu jest pięknie, a za pięknie to wygląda. Aż człowiek się boi, co to będzie. Chwastów nie widać, czyściutko, rzepak wysoki, więc
Tutaj już nic złego się po prostu nie wydarzy. Jedynie co może się wydarzyć, chowacz jest w łodygach. Potem jeszcze mamy łuszczynowca. No i teraz w okresie kwitnienia, teraz właśnie, aby nie było przymrozków, jak będą przymrozki, będzie nieciekawie. Kolejna sprawa, jeszcze jest przed żniwami grat w rzepaku, który może spustoszyć nam praktycznie, może nie 100%, ale 90% plonu jest w stanie po prostu zabrać z pola. Także pierwsze tutaj, zobaczcie, łuszczyny są zawiązane. Więc nie przedłużam i jeszcze zabiorę Was na, drodzy widzowie, na jęczmień. 4 kwietnia. W tamtym roku, 7 kwietnia, pryskałem rzepak. To był bardziej rozkwitnięty. Tu jest mój, a tam 40 hektarów za drzewami brata jest. Także obserwujemy. Na razie jest bardzo fajnie. Tu teraz stoimy na 6 klasie. Zobaczcie. Na 6 klasie jaki rzepak jest. No ale tu trzeba głośno powiedzieć, że to jest na chwilę obecną najlepszy rok z 5-lecia, jeżeli chodzi o wodę. 6 klasa. Ale wiecie czemu też tak jest? Poszedł obornik 2 lata temu. Rok temu kompofarm. 13 ton obornika poszło. Potem 13 ton kompofarmy. No i już tutaj zostało wysiane 3 razy wapno. Dolomit w dawce 2,5 tony. Potem węglan w dawce też 2,2 tony. I w tamtym roku poszedł właśnie faskal też w ilości 2 tony. I to wszystko po prostu owocuje, że te pole zaczyna żyć i będzie rodzić. Tylko potrzebuje wody, bo jest mozaika bardzo. Bardzo pole jest zróżnicowane. Tu jest lepsza ziemia, tu jest pioch, gdzie teraz idziemy, że wał się zapycha w każdym agregacie, nawet rurowy. No i jak jest jedzenie w ziemi, jest woda, no to mamy efekty widoczne na polu. Jak jest susza, efektów nie ma. A raczej są efekty, ale suszowe. A u brata już jest inna odmiana i już mocniej kwitnie. Bardziej są kwiaty, pąki rozkwitnięte. Mamy ptaszka. Ładny bażancik, chodzi sobie. O, poleciał. I jesteśmy na jęczmieniu. I co mogę powiedzieć? Wczoraj była środa, wolne. We wtorek brat wykonywał zabieg tutaj T2. I to był ostatni wjazd w jęczmieniu, czyli 2 maja było wykonywane T2. I teraz dlaczego już? A dlatego, że zobaczcie, wychodzi flaga, liść flagowy. Tu mamy kłosy. I zaraz będą ości. I my od zawsze stosujemy ETFON na jęczmień w drugim zabiegu. I on jest ogólnie, wszystkie regulatory, skracacze, jak tak zwał, są do kłosa, do fazy wyjścia kłosa. Także tu poszło 0,5 litra Trinex Apaku, pół litra ETFONu. I tak to wygląda. Jęczmień jest, nie jest za wysoki, ale on i tak urośnie. Jest, no, i tak jest wysoki, bo tutaj pole jest, no, nakarmione. No i ten rok jest taki, że jest woda, drodzy widzowie, jest woda. Nawet na tym piachu. W tamtym roku, nawet do żniw, on nie był taki wysoki jak teraz. Był dużo niższy. Także ma wodę, wyrwijmy sobie. Fajnie dosztywniony jest. O, jeszcze wilgoć jest. Już jest słabo tu na tej piące. Jęczmień powypijał wodę. Ale no ruszamy nową, zobaczcie. Jest wilgoć. Nie ma co biadolić. Na chwilę obecną od 5 lat najlepszy rok. Na chwilę obecną. A co będzie dalej? Pożyjemy, zobaczymy. Jest pięknie. Na razie jest pięknie. Zobaczymy, co będzie dalej. Jaka pogoda. Jeszcze przed nami nawałnice, gradobicia. To byłoby zbyt pięknie.
aby mogło być prawdziwe. Mamy kłosy. Zobaczcie. Już niedługo. Jak już są kłosy takie, pamiętajcie, nim się obrócimy, pierwsze tak zwane małe żniwa, czyli jęczmień pod kosę. Dzisiaj jest maj, 2 miesiące i będziemy kosić. 4 maj, no 2 miesiące, w lipcu będą żniwa. Dziś około od 1 lipca już odliczanie. Nim się obrócimy, będzie wszystko cacuszko. Jedziemy, drodzy widzowie, zobaczyć na kukurydze, czy urzędują tutaj, na tych 4 hektarach, żurawie. Bo w tamtym roku urzędowały. Czysto. I mamy 16 stopni na plusie, więc warunki idealne. I przyjechałem na Przężyto jeszcze dzisiaj. Także zobaczcie, jak tutaj wygląda. I tutaj jest nakładka RSM-u. Pierw było spalone, no jest takie popalone, ale widać, nie wiem czy na kamerze będzie widać, no, że jest po prostu więcej tego azotu, bardziej się lokuje. A tutaj już tak jakby troszkę zaczynało brakować jedzonka, ale i tak jest piękne Przężyto. Idę wam pokazać teraz jeszcze, bo mam koło siebie posiane właśnie te Belcanto i Tadzia. Idziemy zobaczyć, jak to teraz wygląda. Także lecimy i widzimy się. A tutaj tam mamy omijaka bez nawozu. Prawdopodobnie bez RSM-u tu jest chyba. Albo rozsiewacz tak pozamykał sekcję. Widzicie? Co się dzieje? Zróbmy tak. I tu i tak jakiś nawóz poleciał. Na pewno ochłapy. I to jest ekologia. A tu jest uprawa normalna. No jak z tego mieć pieniądze na kredyt, na rozwój? No się po prostu nie da. Tu autentycznie, gdzie jest nawóz, jest co najmniej, nie wiem, 2-3 tony więcej jak tutaj. Tutaj ile może to oddać? 3 tony? Taki one? Może 4? A tu one jest na 8. A ile będzie sypać, to zobaczymy. Naprawdę ładnie to wygląda. Belcanto jest takie bardzo zbliżone do pszenicy. Widać, ma tych genów pszenicznych dużo więcej. A tu jest Tadeusz. Bardziej lokowany liść. Może zobaczcie. Tu jest Tadeusz. No Tadek, no. A tu jest Belcanto. Tadeusz widać jest troszkę wyższy niżeli Belcanto. No to troszkę. No prawie 5 cm będzie dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale ma źdźbła grube. Tadeusz. Masakra. Bomba. A tutaj jest niższe. No i ma mniejsze te źdźbełka. Tutaj na pewno teraz będzie robiona te dwójka. Poszło pół litra Trinex apaku i na pewno, no jeszcze setkę, na pewno półtora setki dodamy. Żeby delikatnie to dosztywnić. Bo to będzie leżało, to jest pole po rzepaku. Tutaj wyszło ile? 48 plus, już wam powiem dokładnie, ile azotu tutaj wyszło. Już liczę szybko, na szybkości. No i kompofarmę trzeba uwzględnić, drodzy widzowie. Po 15 ton ponad. 2 razy 1.28, 2.56, równa się razy 26, 66 plus 48. 114,5 kg czystego składnika. No i w kompofarmie policzmy te 30 kg plus 30. 144 kg. No i po rzepaku śmiało możemy przyjąć te, no nawet 20 kg. Równa się plus. Po rzepaku na pewno 20 i w ziemi no 30.
Mamy 174 kg azotu, a wiem, że na pewno jest go dużo więcej, bo po prostu pole, no teraz pokazuję, oddaję, tak, jak to wygląda. Ale naprawdę ten Tadeusz kapitalnie wygląda. Powiem wam, że no zobaczymy jak dalej. Jak kłosy, jak wysokie będą rośliny. Pożyjemy, zobaczymy. Ale robi robotę to, naprawdę. I jest czyściutko. Naprawdę jest czysto. Jeżeli chodzi o choroby. Tutaj takie widać bardziej więcej genów ma pszenicznych. Te belkanto, a to więcej cech żytnich ma. Ładnie wygląda. Tu dla porównania po lewej stronie jest Tadeusz, a po prawej kłos belkanto. Zobaczcie jaka różnica. Więc na pewno Tadeusz będzie dużo szybciej się kłosił niżeli belkanto, no bo ma większe kłosy. No i też dlatego prawdopodobnie jest wyższy i te belkanto jeszcze urośnie. No będziemy obserwować. Ale na razie pierwszy raz to mam tatka i pozytywnie mnie zaskakuje ta odmiana na chwilę obecną. Ale to wiecie, mamy tu pasek, będzie jechał aksjal i on wszystko zweryfikuje miernik plonu. Na dużym polu na kukurydzy zero jakichkolwiek ptaków, śladów dzikiej zwierzyny, także tylko się cieszyć. A ja jestem na pszenicy, 3,30 hektara z przeznaczeniem na materiał siewny na nasze gospodarstwo. Odmiana Euforia, ładnie wygląda, zobaczcie. Ostatnio tutaj nagrywałem, woda stała, teraz już się zrobiło sucho, nie pada, ale fajnie, bo tu jest ciężka ziemia. Jakby było cały czas tak mokro, to by tutaj po prostu ta pszenica wygniła. Ładnie wygląda, chwasty zrobione, te jedynka zrobione, tylko te jedynka zrobione, chwasty zrobione. No i odliczanie do te dwójki. Dziś myślę w połowie przyszłego tygodnia będzie jechane te dwa. Przyszły tydzień, koniec przyszłego tygodnia. Jęczmienie zrobione, te dwójki. Teraz częściowo będziemy na spokojnie robić. Będziemy robić, drodzy widzowie, pszenżyta. Ale też na spokojnie, bo czekamy na deszcz. Jeżeli teraz w sobotę popada za dwa dni deszcz, zapowiadają około 10 mm. Czyli jak popada, będziemy jeszcze dosztywniać. A jeżeli nie popada, no to tylko te mocne plantacje będą dosztywniane, a reszta już po prostu nie będzie. Tak samo z pszenicą, zobaczymy jaka pogoda będzie. 6 maj i zobaczcie, pada deszcz. Co prawda jest zimno, bo zaledwie 6 stopni, w nocy było 4. Ogólnie pogoda ostatnio niby w dzień ciepło, ale wieje taki chłód z północy, ale co najważniejsze, byłem na miarce, 15 litrów jest u taty na gospodarstwie od rana. Zaczęło padać od około godziny 6. Mamy godzinę 10.11 i mamy już 15 litrów i ma padać do godziny 16. Zobaczymy jak sytuacja wygląda na gospodarstwie u brata. Także zobaczymy. Mam tu znajomego w okolicach, gdzie jest posiana kukurydza i też zapytam się mniej więcej ile wieczorem popadała przez cały dzisiejszy dzionek. Także no wydaje mi się, że no ten rok jak na chwilę obecną, jeżeli chodzi o wodę, jest dobrym rokiem. Tylko troszkę mogłoby być cieplej, tak? No ale zobaczymy, może pogoda się zmieni. Tak o, jeżeli chodzi o zboża, jęczmień, żyto, pszenżyto, pszenica, fajnie wyglądają. I teraz tak, jeżeli chodzi o rzepaki, te siane tradycyjnie, czyli co każdą rydlicę, czy tam co 12, co 14 cm, jest fajnie. Natomiast to co siane jest pasowo, albo nie wiem, siewnik typu Focus, tam co 28 cm. No powiem wam, że ten rzepak słabo wygląda, przez to, że jest chłodno i on się nie rozkrzewia. Te rajki, rzepak kwitnie i dalej są rządki widoczne, co moim zdaniem nie rokuje to dobrze, ale zobaczymy, pożyjemy, co z tego wyjdzie. Jest woda. To co popadało teraz, on na kwitnienie ma praktycznie wodę, bo teraz dopadało już 15 litrów, to co jest w ziemi.
Także on już ma wodę na kwitnienie praktycznie i na nasiona później wodę wyciągnie z siebie nawet, ale zapowiadają, że coś ma padać później i tak jeszcze. Jakieś niewielkie ilości opadów, ale ma padać, także zobaczymy, pożyjemy. No na rzepak rok taki może być specyficzny. Jedyny plus jaki jest, to taki, że jest chłodno i ta presja słodyżka czy chowacza w tych późniejszych etapach, czyli faza zielonego pąka, jak i teraz kwitnienie, no tego robaka było chwilowo, kto zrobił zabiegi, to zrzucił go, ale na chwilę obecną nie ma robactwa, bo jest zimno, tak? Pogoda nie sprzyja właśnie rozmnażaniu się tych robaków. Także zobaczymy, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie robione te trzy w rzepaku już, bo już będą pierwsze płatki na pewno opadać. Pożyjemy, zobaczymy. Nie ma co gdybać, nie ma co czarować. Jest woda, a że jest chłodno, no to nic nie poradzimy, tak? Było gorąco, było sucho i też było źle. Teraz jest optymalnie, czyli tak jak powinno być. Jedyne do czego jako ja i rolnicy możemy się przyczepić, to trochę jest za chłodno i to nawet widać w łubinach, w grochach. Te posiane, co były nawet miesiąc temu, dwa, one tak samo wyszły jak te siane dwa tygodnie temu, tydzień temu. I te później posiane mają lepszy wigor, bo te nasionko leżało w ziemi długi okres i one straciło na mocy. Niby coś tam rośnie, ale wiecie, ta ziemia jest zaklepana przez deszcz, nienapowietrzona, dłużej się niestety nagrzewa niż to siane teraz w puszek. Także pożyjemy, zobaczymy, ale z doświadczenia wiem, że te grochy i łubiny, ogólnie strączkowe zasiewy wiosenne, które były zasiane później, będą lepsze od tych wcześniejszych. No i chłodno jest, kukurydza będzie się męczyć. Teraz pada deszcz. Ostatnie dwa dni ziemia się nagrzała, bo było po 20 stopni w dzień, w nocy chłodno. No i teraz deszcz popada, no to tą ziemię po prostu nam no wychłodzi i to bardzo wychłodzi, jest 6 stopni, więc może kukurydza przejść delikatny szok. No i dobra, przyjechałem na pole z kukurydzą, zobaczyć czy nie ma ptaków, bo teraz pada deszcz, to i takich nie będzie. Nie widać żadnych zryć przez dziką zwierzynę, po prostu jej jak, tak jakby nie było. No i tutaj spadło trochę wody i kukurydza się po prostu cieszy z tego. Zobaczmy jak to wygląda, czy puściła już kiełka. Siana tutaj 1 maja, dzisiaj jest 6. No, urwałem kiełek. O, tu mamy nasionko. O, zobaczcie, ale błoto na tym piachu, ja pierdzielę. Rośnie. Już rośnie, teraz dopadało, no idealnie, idealnie. Nic dodać, nic ująć, drodzy widzowie. Bajka, tylko że zimno. 6 stopni, ziemia się wychłodzi. Zobaczymy, ale zapowiadałem, że ma być ciepło. Teraz jakoś po weekendzie, także powinno być wszystko ok. Fajnie. Tylko się cieszyć. Piękny widok. Bartek, kukurydza rośnie. No, no ja powiedziałem, że minutę mnie nie będzie. Ile taty nie było? Minutę. Co? Dobra, lecimy. Także chyba na dzisiaj to tyle. Pada deszcz, także już nigdzie więcej na pola nie jedziemy. Elegancko, kukurydza rośnie. Niech rośnie. O nic, nie ma dzików, widać nieruszone na chwilę obecną. Tak u nas wyglądają rzepaki, jeszcze przy okazji przejazdem wam nagram. Są odmiany, że jeszcze dopiero wkraczają w kwitnienie, a tak jak tutaj odmiana wcześniejsza, można powiedzieć, że jest w pełni kwitnienia. Ale urósł przez 2 dni, masakra, mówię wam. I tutaj jest przykład, po prawo jest przeżyto, a tutaj żyto. Żyto się będzie zaraz kłosiło.
tutaj siane wcześniejsze jest porównywalne do żyta, ale żyto, no to ono rośnie jak chwast. No i zawsze o tej porze, jak tutaj przejeżdżałem i nagrywałem w maju, mieliśmy już wypaleniska, tam górka cała wypalona, tutaj gdzie farma leży, cały klin był wypalony, tutaj już wypalone, tam cała góra wypalona była, a teraz jest wszystko zielone, wysokie i jest woda. I na koniec na objezdne w sobotę. Bartek, co to jest tam? Co to stoi? Krowy. A jak na nie mówisz? Muczaki. A tutaj jest poskrom przywieziony nowy. No już w hodowli bydła, no to jest niezbędne. Nie widać muczaków, siedzą. Ja widzę, no. A widzisz, no. Tu jest jedna, widać, jak się tak powiedział. Muczą czy nie? Muczaki wszystkie na dworzu są praktycznie. Jedna tutaj schowała się, a tak to stoją i mokną na dworze. Muciaki. Po co im te kluczyki?